Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia, a dziś zaproszenie do naszego programu przyjęła pani profesor Małgorzata Manowska, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Szczęść Boże, dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór, szczęść Boże. Pani profesor, czy trafił do pani wniosek od 6 sędziów Trybunału Stanu? Tak, potwierdzam, trafił wniosek o zwołanie posiedzenia Trybunału Stanu i debatowanie nad zmianą, czy też uchwaleniem nowego regulaminu Trybunału Stanu. I kiedy możemy się spodziewać takiego posiedzenia? No, obecny regulamin mówi o maksymalnie 45 dniach i jestem przekonana, że tego terminu dochowam. Oczywiście, ponieważ wnioskodawcy dołączyli projekt od razu tego nowego regulaminu, który miałby być uchwalony, a zatem muszę go poddać analizie przez służby prawne Sądu Najwyższego. Nie wiem w ogóle, panie redaktorze, skąd taka histeria nad tym regulaminem, nad wyborem składu orzekającego w sprawach, które trafią naprawdę przez pani Trybunał. Profesor nie wie? Ale zaraz wytłumaczę, dlaczego nie wiem, skąd taka histeria i przekłamania w mediach. Bo przecież my ten regulamin Trybunału Stanu uchwalaliśmy dopiero co. I rzeczywiście był zgłoszony wniosek o to, żeby było losowanie składów. Zgłosił go pan profesor Chmaj, ówczesny członek Trybunału Stanu. I ja mam zapisy w protokole, że oczywiście byłam niezadowolona z tego, że w ostatniej chwili taki wniosek jest składany, bo członkowie Trybunału Stanu mieli czas, żeby zapoznać się z projektem i zgłosić uwagi. Ale oczywiście powiedziałam, że możemy to procedować, że byłam w gotowości odroczyć to posiedzenie, bo to jest poważna sprawa, jak opracować takie losowanie. Wiadomo, że diabeł, przepraszam za wyrażenie, tkwi w szczegółach. No i wtedy pan profesor Chmaj się wycofał ze swojej uwagi i wszyscy członkowie Trybunału Stanu zagłosowali za regulaminem w takim stanie, w jakim on funkcjonuje. Ale ja nie jestem przeciwna losowaniu składów orzekających żadną miarą i oczywiście to posiedzenie zostanie zwołane. No tak, losowanie składów, ale też dotyczyć ma to przewodniczącego i przewodniczących tych składów. To jest do zaakceptowania? To już nie ma znaczenia, bo rola przewodniczącego takiego składu sądzącego nie jest jakaś nadmiernie istotna. Bardziej istotna jest rola sędziego sprawozdawcy, który zapoznaje się ze sprawą, który prezentuje materiał dowodowy. Natomiast tu nie mam żadnych obaw, jeżeli przewodniczącego miałby wybierać ten skład sądzący. Tam jest też taka propozycja, żeby możliwość wyznaczania zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu do realizacji uprawnień i obowiązków przewodniczącego Trybunału Stanu na mocy uchwały pełnego składu, tak żeby wzmocnić te... Nie będę się wypowiadać nad racjonalnością czy zasadnością tego typu zmian, bo nad tym ma się właśnie wypowiedzieć, jeżeli chodzi o szczegóły, cały skład Trybunału Stanu. Dlatego poddaję teraz analizie właśnie te zaproponowane rozwiązania, żeby mieć pewność, że wszystkie te propozycje są zgodne z prawem. Trzeba pamiętać też, że w sprawach przed Trybunałem Stanu stosuje się kodeks postępowania karnego i Trybunał Stanu nie może sobie działać jak chce, nawet za pośrednictwem uchwalonego przez siebie regulaminu, tylko jego postępowanie musi być zgodne z ustawą. Czy kończąc kwestię zwołania tego posiedzenia, czy możemy się go spodziewać w kwietniu? No bo tam jeszcze chyba kilka dni maja wchodzi w grę. Tak, termin upływa 45 dni, jest to zresztą termin instrukcyjny tylko i wyłącznie, jednak chciałabym go dochować. On upływa 4 maja. Czyli przed 4 maja będziemy mieli posiedzenie. No, wydaje się, dlaczego ten wniosek się pojawił, to tak domysły, ale wydaje się, że Trybunał będzie miał się czym za chwilę zająć, no bo jest za chwilę w Sejmie wniosek dotyczący postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i tu posłowie koalicji rządzącej utrzymują, że wystarczy do tego bezwzględna większość przy obecności co najmniej połowy posłów. Na temat tego wniosku, który ewentualnie będzie rozpoznawany przez Trybunał Stanu, jako przewodnicząca Trybunału Stanu wypowiadać się nie będę jednak. Jasne, o samym wniosku nie, ale chodzi mi o samo przyjęcie przez Sejm. Pytam nie, jako prawnika, pani profesor, bo mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia. Bezwzględna większość czy 3/5? Proszę pamiętać, panie redaktorze, że Trybunał Stanu, jak będzie tę sprawę rozpoznawał, będzie również oceniał, czy wniosek został prawidłowo postawiony przed Trybunałem Stanu. Tym bardziej nie wolno mi wypowiadać swojej opinii publicznie. Czyli na temat Trybunału Stanu więcej się nie dowiemy. Na temat procedury procedowania przy wniosku
dotyczącym postawienia kogokolwiek przed Trybunałem Stanu. Nie dowiecie się Państwo nic więcej. To kończąc temat Trybunału Stanu, ale też płynnie przejdziemy do kolejnego. Czytam różne wypowiedzi na temat jego funkcjonowania, wypowiedzi polityków, prawników, konstytucjonalistów i pojawiają się już teraz wątpliwości co do przyszłego wyroku tego Trybunału, no bo na pewno Pani słyszy niejednokrotnie, jak niektórzy sędziowie, właśnie prawnicy się na temat na przykład Pani wypowiadają, że Pani jest neosędzią i że to przyszły ten wyrok tego Trybunału może budzić wątpliwości prawne ze względu na to. Znaczy, akurat jeżeli chodzi o kwestie słyszenia różnych wypowiedzi, to ich nie słyszę, bo dla dobra swojego zdrowia psychicznego nie oglądam mediów, nie czytam informacji. Hejterom mówię zawsze wszystkiego dobrego. Natomiast oczywiście każdy może sobie mieć wątpliwości, jakie chce. Ja na pewno zrobię wszystko, żeby procedura każda przed Trybunałem Stanu, i tak było do tej pory, bo dwa razy miałam okazję prowadzić posiedzenie Trybunału Stanu, była zgodna z ustawą, obiektywna i klarowna. I stąd mówię, ja nie jestem absolutnie przeciwna wybieraniu członków składu orzekającego przed Trybunałem Stanu w drodze losowania i nie byłam temu przeciwna na poprzednim posiedzeniu. Ten taki przedrostek do różnych instytucji i osób w Polsce się jakiś czas temu pojawił, to neo. I o, tak samo neo mówi się o Krajowej Radzie Sądownictwa od jakiegoś czasu. No, można mówić neo, można mówić paleo. Różne mogą być nieładne wyrażenia. Ja akurat jestem, ja do swoich sędziów, swoich kolegów oczywiście, swoich w tym sensie, że to są moi koledzy, koleżanki, znajomi, używam czasami sformułowania, że jesteśmy neonówkami, czyli świecimy jasno, widać nas. Ja jestem neonówką od 30 lat, 30 lat służby już mam, więc mnie to nie boli. Jeżeli ktoś jakby ma problem z oceną innych ludzi i wyraża tę ocenę w sposób niecywilizowany, no to jest jego problem, jego tragedia i jego jakieś tam no, psychiczne skręcenie. No, to neo, KRS, neosędziowie bardzo często pojawiali się w jednym zdaniu z tym, że w Polsce mamy problemy z praworządnością. To mówiła obecna władza, kiedy jeszcze była w opozycji, ale to samo mówi obecna opozycja po 13 grudnia, że ta praworządność w Polsce jest łamana, że konstytucja nie obowiązuje. Pani profesor, na ile my te problemy z tą praworządnością mamy? Ale które? Te rzeczywiste czy z rzekomym to, przywracanym praworządności? Które są te rzeczywiste? Mogłabym powiedzieć, że w niektórych kwestiach no właśnie mamy do czynienia z neopraworządnością, bo jeżeli no ktoś mi podesłał akurat ten tekst na Twitterze, ktoś się wypowiada na Twitterze, że nie wolno się cofnąć przed łamaniem prawa, żeby przywrócić praworządność, to ja po prostu nie wiem, na jakim świecie żyjemy, bo to jest aberracja. I mamy problemy z praworządnością w tym sensie, że i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ETPCZ stwierdzili, że te problemy są. I powiem tak, oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, ja jestem za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, ale na równych zasadach, na równych warunkach. Jeżeli obserwuję jako sędzia, że w niektórych systemach prawnych w Unii Europejskiej jest taka sytuacja, że sędziów powołuje do służby minister sprawiedliwości, że minister sprawiedliwości wydaje wytyczne co do oceny. A na przykład gdzie tak jest? Idźmy na konkretny przykład. No, żebym nie była potem odsądzana od czci i wiary, że tak jest oczywiście w Niemczech, przy czym oczywiście nie winię Niemców za ten system, natomiast tak jest. I sędzia niemiecki zwrócił się z pytaniem do TSUE, czy on jest sędzią europejskim. No i TSUE, tak wynika z kontekstu uzasadnienia orzeczenia TSUE, mocno się zdziwił, że o co ty się pytasz w ogóle, oczywiście, że jesteś sędzią europejskim. Mamy bodajże w Portugalii albo w Hiszpanii taki system, że tam powołuje sędziów Krajowa Rada, ta Rada Sądownicza. U nas jest jeszcze takim buforem, przepraszam za wyrażenie, pan prezydent, natomiast tam Rada Sądownicza i ta Rada Sądownicza w całości jest powoływana przez Cortezy, czyli przez parlament. Więc różne są systemy i uważam, że jeżeli chce się w ogóle wtrącić do systemu sądownictwa, to najpierw należałoby ustalić no, jakiś poziom, tak, że łamane są standardy rzekomo w Polsce. No, ale ja się pytam, gdzie są te standardy?
jakoś ujednolicone dla całej Unii Europejskiej. Gdybyśmy zgodzili się na taki wariant wszyscy w Unii Europejskiej, że od dziś sędziowie mają być tylko tak i tak i tak powoływani, bardzo proszę, a tak mam duże poczucie niesprawiedliwości. Więc uważam, że jeżeli chodzi o system wymiaru sprawiedliwości, my nie mamy problemu z praworządnością, ale stwierdził, że mamy ten problem dwa Trybunału Unii Europejskiej, po prostu coś z tym trzeba zrobić. I ja o tym mówiłam już i za poprzedniego rządu. Przecież wystosowałam list otwarty i do pana prezydenta, i do pana premiera, i do pani marszałek Sejmu, bo nawet nie chodziło o to, kto ma rację, tylko chodziło o to, jak ucywilizować system, żeby dano Polsce spokój, żeby dano nam się spokojnie rozwijać, spokojnie funkcjonować. No i wydaje się, że teraz nowy rząd wychodzi z taką inicjatywą. Do Sejmu trafiła ustawa, nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przygotowana przez minister sprawiedliwości profesora Adama Bodnara. No i wracamy w zasadzie do tego, co było przed 2018 rokiem, czyli myślę o tym, kto będzie zgłaszał kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów, nie posłowie, tak jak jest to teraz, tylko sędziowie. Nie do końca ten projekt wraca do stanu sprzed 2018 roku, bo miałyby to być wybory powszechne. I ja to uważam, że to jest dobry pomysł, że mamy od tego państwowe komisje wyborcze, które mogą takie wybory przeprowadzić, bo poprzedni system wcale nie uwzględniał głosu powszechnego wszystkich sędziów. Bo tam byli wybierani przedstawiciele, były jakieś grupy, podgrupy, częściowo złośliwie nazywane ich, że to są spółdzielnie. A tak, każdy sędzia będzie mógł jeśli oddać głos na swojego kandydata. Także to rozwiązanie jest dobre. Natomiast niestety ten projekt jest trzykrotnie niezgodny z konstytucją i to w sposób rażący. Bo teraz tu też nie wszyscy będą mogli i kandydować, i być wybrani. A no właśnie, więc z mocy ustawy projektodawca próbuje pozbawić sędziów praw publicznych. No bo prawo do wybierania i bycia wybieranym jest prawem publicznym i pozbawić prawa publicznego w Polsce można tylko wyrokiem sądu. Więc jeżeli chodzi o to czynne prawo wyborcze i bierne prawo wyborcze, to jest już dwukrotne moim zdaniem naruszenie konstytucji, a trzecie naruszenie i to wtórne, jakby wtórna niekonstytucyjność, no to jest pozbawienie możliwości udziału w Krajowej Radzie Sądownictwa prezesów sądów i innych osób funkcyjnych. Na tę okoliczność mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, więc nie rozumiem takiego postępowania. To jeszcze tak wrócę do samego tych 15 członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, no bo to często powtarzali ci, którzy są dziś w opozycji, a wówczas rządzili, że konstytucja nie precyzuje tego, kto ma wskazywać tych 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. No właśnie, niestety bolesne jest to, że konstytucja w szczegółach wielu rzeczy nie precyzuje, zresztą nie może precyzować. W związku z tym to wywołuje możliwość różnej interpretacji. Czasami jest to aktywizm polityczny, czasami jest to ten z litery prawa, duch prawa wyłania się no zupełnie nawet sprzeczny czasami z literą prawa. Prawda jest taka, że Krajowa Rada Sądownictwa, ona nie jest ani pierwszą, ani drugą, ani trzecią władzą. To miała być taka platforma właśnie porozumienia trzech władz. No i o ile w przypadku posłów, senatorów i innych osób, które są członkami Krajowej Rady Sądownictwa, konstytucja wprost mówi, skąd oni się biorą. Natomiast w przypadku sędziów nie. No i tu interpretacja może iść w dwóch kierunkach. Albo tylko sędziowie, albo może też inny organ brać w tym udział. Osobiście uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby parlament wybierał tych członków sędziów do KRS-u, ale spośród właśnie takich powszechnych wyborów, żeby ta reprezentacja, która przedstawiałaby parlamentowi kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, była naprawdę powszechna. Czyli mogliby wybierać na przykład 5 sędziów na jedno miejsce i z tego parlament oczywiście mógłby już wybrać, bo to jest jakieś związanie rąk parlamentowi, a jednocześnie nie jest to 25 członków sędziów, którzy wskazują kandydaturę, no tylko właśnie też wybory powszechne.
wrócę do tego określenia neosędziowie, do tych sędziów, którzy zostali powołani po 2018 roku. Też władza ma różne pomysły, ale też różne stowarzyszenia, które blisko tej władzy są, proponują różne rozwiązania. To jest około 3000 sędziów, tak, jeśli jedna trzecia. Tak, i cały czas trwają nominacje, także tak jest. Jestem dumna z tej grupy sędziów, że oni się nie cofają, są niesłusznie odsądzani od czci i wiary, że oni tu idą na współpracę z władzą, że prą gdzieś do władzy. To jest absolutna bzdura, bo znakomita większość tych sędziów są po prostu takie awanse, czy dojście do służby, jakie było wcześniej. No. I są pomysły różne, jak ten problem, tak jak jest nazywany, to jest problemem, jak go rozwiązać. I takie są pomysły, aby na przykład cofnąć całej grupie awanse i kolejne konkursy i stawanie przed nową KRS. Osobiście miałam bardzo fajnych kolegów i koleżanki w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Nie wiem, jak to by teraz wyglądało. Natomiast jestem ciekawa, co pomysłodawcy zrobią na przykład z profesorami, z radcami prawnymi, adwokatami, którzy mieli kancelarie swoje. Jak ta kwestia miałaby być załatwiona? Ja powtarzałam to i powtarzam i będę powtarzać, że żadnej weryfikacji się nie poddam. Jest konstytucja. Konstytucja mówi, że sędziowie są nieusuwalni z urzędu tylko z wyrokiem sądu. Pan prezydent powołał nas do pełnienia urzędu i nie ma takiej opcji, moim zdaniem, żeby weryfikować w tej chwili akty powołania prezydenckie. I przepraszam, tak mówił przez lata cały Naczelny Sąd Administracyjny, bo były takie próby. I pani profesor, rozmawiamy o sędziach, o sądach, a tak się zastanawiam z perspektywy zwykłego obywatela, który do tego sądu idzie i chce, żeby jego sprawa została rozstrzygnięta zgodnie z prawem, uczciwie. Jak ma się odnaleźć w tej całej sytuacji, bardzo kiedy współczuję. Pół kraju mówi, że ten sędzia, który rozstrzyga w jego sprawie, jest sędzią, drugie pół mówi, że nie jest sędzią. On ma respektować ten wyrok, czy ma nie respektować? Bardzo współczuję obywatelom, szczerze mówiąc, a będę im jeszcze bardziej współczuć, gdyby rzeczywiście obecnej władzy udało się w jakikolwiek sposób pozbawić statusu sędziego te 3000 sędziów, bo wtedy będzie zapaść. Będą czekać na rozpoznanie swoich spraw jeszcze dłużej. Nie mam lekarstwa na tę sytuację. Przedstawiłam swoje propozycje lekarstwa w 2021 roku, w 2022. No, częściowo zostały one uwzględnione przez właśnie likwidację Izby Dyscyplinarnej, wprowadzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Reszta postulatów nie została zrealizowana. Trudno, zobaczymy, co będzie. My w Sądzie Najwyższym, jeżeli chodzi o nowych sędziów i w sądach powszechnych również, nowi sędziowie normalnie pracują i załatwiają sprawy obywateli. Tym bardziej, że my nie wzięliśmy się z kosmosu. Mamy za sobą naprawdę doświadczenie, lata całe stażu pracy służby sędziowskiej. Oczywiście może są jednostki, które przedostały się jakimś przypadkiem, fartem i nie powinny być sędziami, ale takie przypadki zawsze bywały. Wszędzie chyba. Zawsze i wszędzie i szczególnie jeżeli chodzi o tych sędziów, którzy w czasach komuny orzekali i oni nigdy nie zostali poddani weryfikacji, mimo że mieli zbrodnie komunistyczne na sumieniu, mimo że mieli niesłuszne skazywanie ludzi na sumieniu, a nas chcą weryfikować, bo co? Bo jest neo-KRS. To byłoby śmieszne, gdyby nie było tragiczne. No i na koniec już, no bo ten problem nie dotyczy też sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, ale też podważanie statusu sędziów dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnio Sejm przyjął uchwałę, w której pisze, że trzech sędziów są dublerami i nigdy nie zostali powołani na te stanowiska. Powiem tak. Po pierwsze, podważanie legalności działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej jest szalenie niebezpieczne, bo tak i to widać teraz w działaniach rządu i innych organów, że będziemy się tak posuwać krok za krokiem do przodu i co, wariant turecki, to obywatel słucha i powie, ja nie zapłacę podatków, bo one są niesprawiedliwe, albo tam siedzi jakiś neo-urzędnik albo paleo-urzędnik. To jest po prostu szalenie niebezpieczne. Tak, tak uważam. I tu musimy stawiać kropkę. Pani profesor Małgorzata Manowska, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.